Pedagodzy szkolni alarmują, że rodzice zbyt mało czasu poświęcają swoim dzieciom. Często nie rozmawiają ze swoimi pociechami, a jeśli się interesują, to przede wszystkim tylko obowiązkami szkolnymi. Młodzież jest zostawiona sama sobie. Czasy, w których żyjemy, są takie, że jest albo gonitwa za tym pieniądzem i nie ma czasu dla tych dzieci, albo po prostu są rodziny, gdzie są już jakieś problemy, alkohol. I coraz częściej skutkiem tych zaburzeń u młodzieży są samookaleczenia. Tak bardzo nie radzą sobie z problemami psychicznymi, czyli tym, co dzieje się w ich głowie, że próbują jakby spowodować sobie ból fizyczny, żeby nie cierpieć psychicznie. I tu bardzo ważna jest rola pedagogów szkolnych. Coraz częściej wzbudzamy u tej młodzieży takie zaufanie, że wiedzą, że tej osobie mogę zaufać i ona jest mi w stanie jakoś pomóc. Jesteśmy też po to, by im pokazać, że przyjdź, najpierw może być to rozmowa. To nie jest taki etap, że oni przychodzą, od razu nam się otwierają. Nie, to jest po prostu etap. I tak krok po kroku buduje się zaufanie, które później procentuje. A gdy się zdiagnozuje źródło problemu, to dużo łatwiej można go rozwiązać. Wówczas pedagog może pokierować dalej, do psychologa czy psychiatry.